Na szczęście nie doszło do konieczności udziału strażaków w akcji, natomiast zapowiadało się bardzo groźnie. Okazuje się, że natura poradziła sobie sama z naturą. Dokładnie tak, napływająca wyspa stworzona głównie z trawy, zieleni, z trzcin spowodowała to, że ta wyspa, która utworzyła się, ten zator na moście, no, samoczynnie spłynął, aczkolwiek tutaj już podjęliśmy działania. Na miejsce zadysponowana była ładowarka, która swoim ramieniem miała spróbować poruszyć tą wyspę, żeby ten zator udrożnić. W gotowości była także specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego, która w przypadku, kiedy ta ładowarka nie poradziłaby sobie z tym zadaniem, w ostateczności mieliśmy zejść oraz przy pomocy pilarki pociąć te zalegające konary na mniejsze kawałki. Czy to w Opolu byłaby pierwsza taka groźna akcja, jeśli chodzi o działania straży w tych ostatnich kilkudziesięciu godzinach, jeśli chodzi o Waszą grupę? Jeżeli chodzi o otworzenie się zatoru na rzece Odrze, jest to pierwszy taki przypadek, o którym na terenie miasta Opola i powiatu opolskiego mamy informację. Potencjalne zagrożenie takiego zdarzenia jest dosyć duże, ponieważ powodowanie spiętrzenia tej wody oraz kolejne przybywanie kolejnych odcinków drewna i blokowanie przepływu może powodować to, że ten poziom wody będzie rósł w sposób niekontrolowany. Aczkolwiek w tym miejscu rzeka jest dosyć szeroka, więc żeby taki zator powstał, no, na pewno musiałby upłynąć dużo czasu.